zagruntowane. Czekamy, aż wyschnie i dzisiaj może zdążymy płytki przykleić. Może nie całość, ale zaczniemy. Kleję teraz, mam wszystko już umalowane, dlatego że tak wczoraj kleiłem płytki w kuchni. Tak zauważyłem, że no ściany się brudzą, gdzieś tam ręką się dotknie, gdzieś coś i stwierdziłem, że położę płytki i wtedy jeszcze ewentualnie korektę zrobię z malowaniem. A potrzebuję pomieszczenie już gotowe jedno, żeby te graty przenosić, bo kurde, z kąta w kąt się przenosimy. Także zrobię tam na gotowo i te graty mogę wrzucić już tam. A dzisiaj robię sobie, docieram tutaj gładź. Tą szpachlę, tą ścianę, no i to. Ta nie była robiona, tam tylko malowana wystarczy. No i tak, to robię w międzyczasie, bo czekam aż wyschnie, to dwie godziny będzie schło i biorę się za klejenie płytek tutaj. Dobra, żeby nie tracić czasu, szlifuję. Trochę kotłownię zabezpieczyłem folią, żeby nie było, że ten cały syf będzie leciał na kotłownię. I tak jest kurzu wszędzie, ale muszę zakończyć te prace brudne, szlifierskie, bo normalnie mi już szlak trafia. No jeszcze tutaj jeden pokój nieszczęsny, ale jego to rzeczywiście może zrobić na końcu, tylko bo mnie terminy cisną. Dzisiaj jest środa, a mi z meblami wchodzą w poniedziałek. Już mogę tutaj fugować teoretycznie, ale jeszcze się wstrzymuję te parę godzin. Zdejmuję krzyżyki i czyszczę dzisiaj tutaj fugę. Żeby jutro sobie zafugować. Jutro zafuguję tutaj i może jak się uda, to jeszcze ten pokój. Także jutro będzie czwartek. Czwartek będzie zafugowane. Gniazdka muszę pozakładać. Tamtą ścianę jeszcze chcę umalować. Przed tym muszę obrobić. Może dzisiaj obrobię. No. I tu brać płytki. Żeby tu było, ten pokój był cały już zrobiony, bo chcę malować ściany, farba, wszystko jest, ale dopiero muszę położyć płytki. Położę na to folię i będzie spokój. A jak położę tutaj, tu zrobię już płytki, to mogę jedne drzwi już założyć chociaż. Jedne drzwi założyć. W sumie tutaj te drzwi też mógłbym założyć. Nie będą zbytnio kolidować, a będzie można je zakryć folią i będzie lepiej. Już będą dwie pary, tylko drzwi muszę wszystkie poobcinać. Nie wszystkie, tych nie muszę obcinać, jedynych. Resztę muszę wszystkie poobcinać. Właśnie, dobrze mi się przypomniało, że tych nie muszę obcinać, bo bym obciął byłyby jajca. Dobra, nie zanudzam, biorę się za szpachlowanie. Docieranie szpachli. Dobra, dotarłem sobie tam pomieszczenie. Teraz, oj, coś kamera brudna, czekajcie. O, już lepiej. No i biorę się za płytki. Płytki mamy tutaj ciemniejsze w pokojach. Mamy raz, dwa, trzy pokoje. Mamy takie same płytki ciemniejsze. Ten sam gatunek, tylko że trochę jaśniejsze. Mamy salon, korytarz, wiatrołap. O. No dobra, to co? Ja zaczynam. Jadę od początku do końca. Takimi pasami. Miałem zaczynać od tej strony. Ale stwierdziłem, że wbrew pozorom to nie ma różnicy. Czy zacznę z tej, czy zacznę z tej. I tak gdzieś wyjdzie docinka. Chyba, jeszcze nie mierzyłem. Zaraz zmierzymy jeszcze i sprawdzimy, ale powinna być, no nie wierzę, że będzie idealnie.
Już robi się coraz ciaśniej. Teraz już muszę zaczynać chyba od tej strony, cały pasek pójdzie w tą stronę. Czyli będą dwa wyjdą i kawałek. Tak, jeszcze jeden i kawałek będzie. Także już jadę całościowo w dół. Mamy godzinę w pół do szóstej. No do ósmej mam nadzieję, że się chorobię ze wszystkim. Dobra. Ja idę obciąć tutaj ten kawałek. I robimy. Dobra. Nie ma co się rozczulać. Trzeba działać. No i skończony pokój. Oczywiście brudno. Pasowałoby teraz to wyczyścić. Ale już z 8 godzina nie mam czasu. Także w płytkę mam położony już jeden pokój. No i tutaj kuchnię. Też miałem dzisiaj czyścić, tylko te krzyżyki trochę zdjąłem. Nie mam czasu. Nie mam czasu naprawdę. Kurde, śpieszę się. Muszę jechać. Jutro może przyjadę, to zrobię. Tak, jutro to zrobię. Będę fugował tutaj. To będę też tutaj fugował. Muszę fugę zobaczyć jaką. Muszę kupić fugę. No dobra. To kończymy na dzisiaj. Dzisiaj takie płytki. Muszę policzyć jeszcze mi starczy płytek. Tu mi poszło 5 paczek. Teraz policzymy.